Zapraszam. Dziś w filmie opowiem o tym, czym jest pozytywne myślenie. Podam Wam nawet jego definicję i wytłumaczę, skąd bierze się to pozytywne myślenie u ludzi. Może zachęcę Was nawet do jego praktykowania, a najważniejsze, udowodnię, że postawa jest ważniejsza niż fakty. Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Jest różnie. Każdy ma czasem lepsze i gorsze dni. Ja też. Kiedyś już Wam o tym opowiadałam w filmie numer 75. Że nawet pożalić się nie mam komu, bo nikt nie rozumie, że ja też tak potrafię. Jasne, że potrafię. Słyszałam natomiast zazwyczaj, przecież Ty zawsze myślisz pozytywnie. A ostatnio usłyszałam nawet, jesteś dla nas wzorem pozytywnego myślenia, optymizmu i nigdy się nie poddajesz. To akurat prawda i dlatego często właśnie słyszę, jak ja to robię, że myślę pozytywnie. No cóż, chyba w tym miejscu powinnam przybliżyć Ci definicję osoby pozytywnie myślącej, którą przeczytałam w książce Normana Peela Entuzjazm zmienia wszystko. Dodam, że bardzo mi się ona spodobała. Osoba pozytywnie myśląca to stanowcza, surowa osoba, która widzi każdą trudność i realistycznie stawia czoła wszystkim faktom, ale nie daje się pokonać temu, co widzi. Pamiętaj, że od Twojej proaktywności, o tym też Wam opowiadałam w filmie 14, zależy, jak zareagujesz w danej chwili i co przyjmiesz za prawdę. Świat, rzeczy, ludzie oraz sytuacje, które nas spotykają, nie są takimi, jakimi są. Są takimi, jak Ty je zobaczysz, osądzisz, zareagujesz i potraktujesz. To Twój wybór. Znasz przecież z życia osoby, dla których szklanka jest albo do połowy pełna, albo pusta. Pozytywnie myślący to człowiek, który praktykuje filozofię optymizmu, która utrzymuje, że w życiu dobro przeważa nad złem i wierzy, iż w każdej trudności ukryte jest dobro, które stara się znaleźć. Wiem, co sobie teraz myślisz. Marzena, o czym ty opowiadasz? Wiesz, ile na świecie jest kłopotów i problemów? Wiem, ale z doświadczenia mojego i wszystkich poprzednich pokoleń wiem też, że świat pełen jest przezwyciężania kłopotów i rozwiązanych problemów. Przykład? Przypomnij sobie jakąś trudną sytuację ze swojego życia, ale taką naprawdę trudną, mega, która wydawała ci się bez wyjścia. Masz już? Przypomnij sobie swoje myśli wtedy i emocje. Byłeś załamany? Myślałeś, że to koniec? A jednak udało ci się w jakiś sposób wyjść z opresji. A wiesz dlaczego? Bo nie ma w życiu sytuacji, które nie miałyby już miejsca w świecie, które już się nie wydarzyły. I jeśli tylko nie zamkniesz się w kokonie strachu i bojaźni i przy okazji nie zrobisz sobie krzywdy, to na bank znajdziesz rozwiązanie. Czasem wystarczy tylko wyjść do ludzi i opowiedzieć im o swoim problemie, bo oni często znają rozwiązanie, które Tobie nawet nie przyjdzie do głowy. Pamiętaj, żeby też wtedy czytać i szukać, bo wszystko już zostało spisane. Wszystkie rozwiązania wszystkich problemów. A wiesz znowu dlaczego? Bo nasz świat opiera się na walce, a tej towarzyszą w nieunikniony sposób ból i trud. Sam Freud twierdził, że najważniejszym obowiązkiem istoty ludzkiej jest wytrzymać życie. Zatem nie ma szans na świat bez kłopotów, problemów i nędzy. Masz jednak możliwość myśleć pozytywnie i mieć siłę, moc i entuzjazm, które wyposażają każdego człowieka w zdolność pokonywania każdej przeciwności losu. I to fakt, że istnieją w życiu takie sytuacje, które trzeba po prostu przetrzymać. Są też takie nieuchronne, od których nie ma ucieczki i dla których nie istnieją żadne wybory. Ale gdyby były tylko takie sytuacje, życie byłoby nudne. Najbardziej jara nas bowiem walka i to ta wygrana, z której wychodzimy silniejsi. Dlatego uważam, że postawa jest ważniejsza niż fakty. Bo fakty mogą być naprawdę trudne i twarde, ale nie ma takich faktów, dla których nie byłoby rozwiązania. To od naszej postawy i myślenia, pozytywnego myślenia, zależy, czy będziemy szukać obejścia problemu albo też innego sposobu na jego rozwiązanie. Twoja pozytywna postawa powoduje, że do głosu dochodzi kreatywność,
a wtedy jesteś w stanie wymyślić niespodziewanie pomysłowe i nowatorskie rozwiązania trudnych sytuacji. Zatem myśl pozytywnie. Zawsze. To działa. Dziękuję Wam za dzisiaj i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.